Witam na kolejnym meczu turnieju w Berlinie, kategoria U14 i zespół z Radomia, Piotrkówka Radom, MKS Piotrkówka Radom. Nie udało im się we Wiedniu, gdzie przegrali grupę. Może uda się tutaj... W silniejszej grupie byli. Byli w silniejszej grupie, tak, bo we Wiedniu ta kategoria U14 była podzielona na silnych i na słabszych. Tu jest wszyscy razem grają, bardzo dobry pierwszy mecz. Prowadzą zdecydowanie 30 ponad punktami. I zobaczymy, jak będzie dalej. Większość tutaj na tym turnieju to niemieckie drużyny, ale są też Austriacy, są Duńczycy, jest drużyna z Luksemburga, jest jedna drużyna z Litwy, ale przewaga Niemców. I 5 z Polski. I 5 z Polski, z tym 2 zespoły chłopięce, reszta dziewczynce, lotne zmiany. I jest basket, jak on się nazywa? Bo on... Adamski Sylwek. Pozdrowienia dla pani, dla państwa Adamskich. A Sylwek się całkiem dobrze spisuje. Wyjmuje łapki, żeby mu podali, bo to taki playmaker się czuje, nie? Czwóreczka, zresztą ten numer mówi, ale się rozrzucił. Raz trafi, nie? I ten. Także, że Piotrkówka Radom jeździ na turnieje nie tylko w Polsce, ale i zagraniczne. Silny ośrodek szkoleniowy, 16 grup szkoleniowych, to jest naprawdę dużo. I drużyna Rosa będzie awansowała i będzie miała na rybę, z kogo brać, nie? Jeżeli tam są jakieś umowy. Mamy porozumienie i ostatni rocznik zawsze oddajemy do Rosy i gra w Rosie. Proszę. Najstarszy, czyli najstarszy juniorów. Najstarszy idzie z każdego roku, idzie do, juniorów, do Rosy. Albo U20 macie też jeszcze. Nie. Juniorów. A jakieś wybitne nazwiska, znaczy się wybitne takie, które tam się pokazał. U nas wychował Wal, Majewski. Proszę. I może po tym się wychowała Czwóreczka. Może. A jak broni pan, jak skacze? Na pewno się wychował 8. Mówisz? Bo obserwuj go, będzie 92. O, nie ma tyle, dołożyłeś mu. Ma. No, ma. Patrz, dobra. Widziałeś? Nie widziałem. Dziku, brawo. Wiesz, jak państwo nie zjadł. Dieses. Nein. Nein, zum Essen. Pierre Dubal? Nie, to jest nasze piłki. To siedzisz. Piłkę chcę pożyczyć. Nie, bo idziemy jeść. I będzie... No. Ale od... Aj. No nie szkodzi, nie szkodzi. Idziemy jeść. Ładny blok. O, tu teraz piąteczka wyjdzie. Widać, że chłopak walczy na parkiecie, bo trochę posiniaczony. To zobacz, ósemeczka. Mecz 92. Ojciec dwójka, matka mecz 90. Brawo, dziku! Dla niego tu jeździmy. Niedługo się zainteresują skauterzy z Polski, chłopaki. Starcewicz i inni. Nie oddacie go. Wierzę, że już. My u siebie budujemy. Wierzę, taki budynek na Wrocław, to wszystko już szybko. Od najmłodszych. A tam w rogu rozgrywa się zespół Giwa Oświęcim. Za chwilę zagra drugi mecz, a ja na razie kończę ten filmik, bo muszę zrobić parę zdjęć specjalnie dla polskich koszykówki młodzieżowych z turnieju z Wiednia, z IBI.